Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. Serdecznie ponownie Was witam w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dziękując Panu Bogu za Jego moc, za Jego dobroć, za Jego łaskę, za wyciągnięte Jego dłonie, które są skierowane do każdego pragnącego serca i każdy, kto pragnie spotkać, doświadczyć łaski Bożego imienia, ma ten przywilej dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa na Golgocie. Drodzy, chciałbym przekazać Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Częściowo już o tym mówiłem w czwartek. Dzisiaj tak krótko wspomnę jeszcze raz. Od braci, od sióstr, z Etiopii, z Afryki. Jak wiecie, dzięki Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu miałem przywilej ponownie z braćmi i siostrami być na tym kontynencie i korzystać, być świadkiem tej Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, że i tam Pan Bóg, dotykając swoją dłonią, wykonuje swoje cudowne, zbawcze działanie. Przeżyliśmy wiele dowodów Bożego miłosierdzia, przeżyliśmy wiele dowodów Bożego błogosławieństwa. Mogliśmy być świadkami, jak i z tamtego miejsca płynie chwała dla Najwyższego, żywego, świętego Boga. Mogliśmy oglądać tą cudowną działalność Bożej łaski, Bożej mocy, kiedy ludzie nawracają się, przychodzą do swego Boga, poznają Jezusa Chrystusa, oddają swoje życie w ręce Najwyższego Boga. Ja nie będę dzisiaj mówił w tej chwili o warunkach, o sytuacji, jak to wszystko wygląda, bo już niejednokrotnie o tym żeśmy rozmawiali, ale chcę tylko tyle powiedzieć, że chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować i tym, którzy braliście udział w tej takiej finansowej pomocy, tej pracy, która tam jest wykonywana, dlatego że na dzień dzisiejszy ona bardzo mocno zaowocowała takim otwarciem się na Ewangelię. Taki jeden przykład, bo myślę, że do nas jako do ludzi przemawiają liczby, choć one nie odzwierciedlają w pełni tego, co powinno odzwierciedlić, jeżeli chodzi o Boże błogosławieństwo, ale kiedy byliśmy po raz pierwszy w takiej miejscowości Łosi, jest to taka bardzo biedna miejscowość, większość, zdecydowana większość to są ludzie związani z islamem. Była tam mała taka społeczność dziesięcioosobowa, braci w zborze. Tam została wybudowana woda, ujęcie wody, została udzielona pomoc w szkole, która tam znajduje się. Na dzień dzisiejszy, po tych ponad półtora roku czasu, około dwóch lat, trudno tak określić dokładnie, w tym zborze jest około 50 osób, 50 członków tego zboru. Przez ten krótki okres czasu Bóg tak wylał swoją łaskę na pracę miejscowych braci i sióstr, że Pan Bóg odpowiedział tak błogosławieństwem, że ten zbór wzrósł czterokrotnie. Jest to dowód Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, Bożego pokoju. Ludzie, patrząc na to wszystko, co zostało tam uczynione oficjalnie na różnego rodzaju spotkaniach i władze regionalne, wyraźnie mówią, że robicie to w imieniu Pana Jezusa, robicie to dla chwały Bożego Majestatu. I po raz pierwszy można było słyszeć w tych różnych przemówieniach, w tych różnych okolicznościowych spotkaniach związanych z oddaniem następnych ujęć wody, z oddaniem następnego etapu remontu szpitala, remontu szkoły. Słychać było ciągle, niech Was Bóg błogosławi, niech będzie imię Boże błogosławione. I to jest najważniejsze, że to zaowocowało taką płynącą chwałą dla Najwyższego Boga, bo tylko jedynie żywemu, świętemu Bogu należy się chwała i tylko wtedy, kiedy On wyciąga swoją dłoń, aby udzielać swoje błogosławieństwo, swoją ochronę, swoją łaskę, możemy doświadczać autorytet Jego cudownego, Bożego, świętego, cudownego działania. Myślę, że to, co zostało uczynione wspólnie, uczynione zostało dla chwały Bożego imienia i naprawdę na ten moment, po tych kilku naszych wyjazdach, to, co zostało fizycznie wykonane, przekazane, zaczyna owocować tym, że ludzie zaczynają się dopatrywać, co w tym wszystkim jest, szukać odpowiedzi. Między innymi taki króciutki przykład. Jeden z przedstawicieli władz, dość wysoko postanowiony, kiedy po tym spotkaniu, po tym nabożeństwie podszedł do Takele i mówi: słuchaj, daj mi w końcu tą Biblię, ja muszę przeczytać, o co w tej Biblii chodzi, że wy takie rzeczy czynicie, co, o czym ona mówi, co, jaki sposób ona ma, jaki wpływ ona ma, że przyjeżdżacie z tak daleka, aby coś tutaj nam pomóc, aby coś dla nas tutaj przekazać, daj mi tą Biblię, ja ją muszę w końcu przeczytać. Myślę, że to jest właśnie największą radością, kiedy takie momenty są, kiedy słyszymy takich ludzi, którzy otwierają się na głos Ewangelii, na głos Bożego Świętego Słowa.
słowa, na głos Bożej łaski. Tamci bracia, tamte siostry, jeszcze raz powtórzę, przekazywali dla was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drugie, co chciałbym też przekazać, praktycznie w każdym zborze, gdzie mieliśmy społeczność, mogliśmy się spotykać, wszyscy przekazywali taką informację, deklarację taką składali, że będziemy pamiętać w modlitwach za wami, będziemy was błogosławić, poruszając w ręce naszego żywego, świętego Boga. To było takie bardzo ciekawe, takie cudowne przeżycie, kiedy ci biedni ludzie żyjący często w skrajnej nędzy, nie do opisania i trudno umysłem Polaka zrozumieć to, w jakich warunkach oni żyją, z taką wdzięcznością, z taką wewnętrzną radością, z takim wewnętrznym Bożym pokojem, który przenika ich serce, mówią, będziemy się za wami modlić i błogosławimy was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I za to przede wszystkim chciałbym razem z wami oddać Bogu i tylko Panu Bogu, żywemu Bogu chwałę, dziękując za Jego działanie, dziękując za moc, dziękując, że miałem i ja przywilej być świadkiem tej prawdy, że ta Ewangelia będzie głoszona po całej kuli ziemskiej, docierając do takich miejsc, gdzie wydawałoby się, że tam naprawdę chyba już nie dotrze, że to już jest takie miejsce, gdzie się nic nie dzieje i niczego tam nie ma. A jednak moc Bożego Świętego Słowa, moc łaski Bożego pokoju, ona zaowocowała. Mogliśmy oglądać potężną radość ludzi, kiedy dostarczyliśmy Biblię, zakupione Biblię w języku etiopskim, kiedy zostały im przekazane dla brata, tego prezbitera, który odpowiada za teologię, kiedy on później przekazywał dalej tę Biblię, mogliśmy widzieć to szczęście, tą radość malująca się na oczach tych ludzi, ta wdzięczność za to, że mają w swoim ręku Biblię. Ponownie przeżyłem coś takiego, jak już kiedyś dawno swego czasu opowiadamy, będąc jeszcze w byłym Związku Radzieckim, mogłem oglądać radość, szczęście, kiedy wwożone Biblie były przekazywane dla ludzi wierzących. Dla nich to był największy prezent, największy skarb, największe szczęście, moment, kiedy otrzymywali Biblię. Coś podobnego mogliśmy i my oglądać tym razem w Afryce, kiedy ci ludzie otrzymywali Biblię. Akurat tutaj jest troszeczkę inna sytuacja. W tamtym czasie Biblie nie były dostępne, były zakazane. Tutaj z kolei sprawy finansowe nie pozwalają, aby ci ludzie mogli kupić sobie egzemplarz Biblii i ją czytać i posiadać w swoim ręku. I dlatego, drodzy umiłowani, może tak bardzo krótko na temat tej Etiopii. Myślę, że nie w tym tygodniu, bo nie będę miał czasu, ale w przyszłym tygodniu takie jakieś kilka zdjęć, może jakiś krótki urywek jakiegoś takiego filmiku, które pokazuje radość, szczęście tych ludzi, wdzięczność tych ludzi. Ono się pokaże na naszej stronie internetowej naszego zboru, także każdy, kto będzie chciał ewentualnie przeczytać, zobaczyć, zapoznać się, to będzie miał taką możliwość. Wczoraj gościliśmy z żoną naszych braci z Niemiec, między innymi z misji Stefanus, z tej niemieckiej misji naszych zborów, naszych braci, sióstr i tam. I ci bracia, którzy byli u nas wczoraj, przekazywali też dla was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy, kiedy dzisiaj wstałem rano i zacząłem zastanawiać się nad Biblią, nie wiem dlaczego, ale wpadłem już w taka cyfra 3. I zacząłem na tę cyfrę troszeczkę zastanawiać się, sięgnąć do niektórych miejsc Biblii i wiecie, i znalazłem takie dla siebie i tym chcę się podzielić z wami ciekawe wnioski. Kiedy sięgniemy, zobaczymy naszego Boga Ojca, zauważymy Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, którzy są jedno w swoim działaniu i w swojej służbie. Znajdujemy, tak jakby mówiąc prostym ludzkim językiem, tak jakby trzy postacie, trzy osoby, trzy potężne święty, otoczone świętym Bożym majestatem. Kiedy czytamy list do Rzymian, czytamy, a teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. I znowu zauważamy takie powiązanie, tak jak w Ojcu jest wszystko i nade wszystko, poprzez Jezusa Chrystusa posyłając Go na tę ziemię, Pan Bóg realizował swoją misję zbawienia, ukazania łaski dla człowieka, tak poprzez Ducha Świętego jest to utwierdzane, mocnione, kierowane i prowadzone, aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak w przypadku wiara, nadzieja i miłość znowu są takie rzeczy, które się łączą, które tworzą jedność, które dają życie w Jezusie Chrystusie. Wiara poprzez Boże Święte Słowo otwiera nasz umysł na Słowo Boże, na poznanie naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, daje nam wiarę w obietnice, które są zapisane na stronicach Pisma Świętego i wprowadza nas w to, że zaczynamy oczekiwać,
zaczynamy czekać, zaczynamy pokładać nadzieję na te wszystkie mocne, wspaniałe Boże obietnice, Bożego cudownego działania i miłość, która wiąże to wszystko i wzmacnia, nadają siłę, nadają moc, aby żyć i służyć dla żywego, świętego Boga. Kiedy dotykamy Królestwa Bożego, czym jest Królestwo Boże? Ponownie dotykamy liczby trzech, albowiem mówi pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Znowu zauważymy taką pełną łączność, takie wzmacnianie, takie wprowadzanie do doskonałości, a mianowicie pokój, serce pojednane z Bogiem, pojednane ze swoim Ojcem, wypełnione Jego wnętrze tym pokojem, tą stabilizacją, tą wdzięcznością dla żywego Boga, wprowadza w życie sprawiedliwości, życie w Jezusie Chrystusie, który jest sprawiedliwością, który kształtuje nasze postępowanie, a z tego tytułu następuje i wlewa się w nasze serce radość, a to czyni wszystko Boży Święty Duch. Kiedy sięgniemy dalej do Bożego Świętego Słowa i dotkniemy już nas jako ludzi, to Biblia mówi o tym, że tak jakby jesteśmy zbudowani, ukształtowani, stworzeni, gdzie znajduje się w nas duch, dusza i ciało. I to wszystko tworzy jedną wielką całość. Stworzy człowieka. Jeżeli patrzymy na tą liczbę trzy, to zauważamy, że w tym wszystkim tak jakby to się uzupełnia. Te kilka takich myśli, które wyciągnęłem z Bożego Słowa i daje w konsekwencji życie. Nie może jedno bez drugiego funkcjonować. Nie może jedno bez drugiego żyć. Nie może jedno bez drugiego wprowadzić tą pełną wartość ułaskawienia naszego Boga. Nie możemy oddzielić wiary od nadziei i miłości. Ono wszystko spojone jedno w mocy i sile Ducha Świętego kształtuje w nas ten obraz naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie możemy mówić o Królestwie Bożym, o doświadczaniu tej łaski żywego, świętego Pana Boga, gdybyśmy chcieli odłączyć pokój, sprawiedliwość i radość. Albowiem to wszystko jednoczy się i jest inspirowane, wypełniane, kierowane, napełniane mocą świętego Bożego Ducha. I tak samo w tym życiu naszym ludzkim nie możemy odłączyć ducha od duszy i od ciała, dlatego że to wszystko tworzy jedną całość i daje życie. Jeżeli odbierzemy z naszego organizmu ducha, umieramy. Kiedy wyjdzie z naszego życia dusza, krew, umieramy. I możemy zauważyć, że to funkcjonuje dopiero wtedy i nadaje tę pewną wartość, którą przekazał żywy Bóg, kiedy to wszystko jest razem zespolone, kiedy to wszystko razem idzie w tym kierunku, który został zamierzony, wyznaczony przez naszego żywego, świętego Boga. I kiedy tak głębiej zastanowiłem się, mogę zauważyć, tak już powiedziałem, że ta trójka taką tworzy w tym Bożym nauczaniu, w tej Bożej prawdzie, taką łącząc trzy rzeczy w jedną całość, tworzy i prowadzi człowieka w zbawcze ramiona Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy przyniesiemy to na nasze życie duchowe, to możemy zrozumieć, dlaczego Słowo Boże mówi, aby cały duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo Boże tak bardzo wyraźnie pokazuje, tak jak duch nie może żyć bez duszy, tak jak duch nie może żyć bez ciała, tak i w życiu naszej, tej drodze duchowej dla żywego, świętego Boga, dokładnie duch, dusza i ciało muszą być wyposażone łaską najwyższego Boga, muszą być oczyszczone mocą krwi Jezusa Chrystusa, muszą być wypełnione tą pełnią cudownego Bożego, świętego majestatu. I stąd, kiedy sięgamy do Bożego, świętego Słowa, zauważymy, że Biblia bardzo dużo czasu poświęca dla naszego ducha. Słowo Boże w różny sposób przekazuje, uczy, kształtuje, pokazuje, co Bóg wlewa, że tak określę, w nas poprzez ducha ludzkiego, czego oczekuje od tego ducha i jaki on ma wpływ na moje życie, na moją służbę dla żywego Boga. Okazuje się, że gdy czytamy na temat duszy, ponownie i tutaj Biblia tak bardzo wiele mówi na temat duszy, dlaczego konieczne i potrzebne jest, aby i ona była wypełniona tym obrazem Jezusa Chrystusa.
I Biblia też mówi na temat ciała, dlaczego to ciało musi być święte, uświęcone, oddane w ręce Najwyższego Boga. Jeżeli mówimy o zbawieniu, to dopiero wtedy, kiedy duch, dusza i ciało korzystają z mocy krwi Jezusa Chrystusa, są wypełnione treścią Ewangelii Bożego nauczania, zawarta w nich jest moc odkupienia Syna Bożego, kiedy one razem połączone i razem uświęcone, dopiero wtedy mogę myśleć, możesz myśleć, możemy myśleć o tym, aby uzyskać to wspaniałe zaproszenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, o którym Biblia mówi, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, kiedy po raz drugi przyjdzie Jezus Chrystus, aby zabrać nas z tej ziemi. Ale nie można i nigdzie Biblia na nie pokazuje, że powinniśmy bardzo mocno pracować nad duchem, a reszta jest nieważne. Nigdzie Biblia nam nie mówi, że mamy bardzo mocno pracować nad duszą, a reszta jest nieważne. I nigdzie Biblia nam nie mówi, że mamy bardzo mocno pracować nad ciałem, a reszta jest nieważne. Ale Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje, że każda część naszego organizmu, duch, dusza i ciało mają być wyposażone, wypełnione potęgą Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i Bożego cudownego pokoju. I właśnie chciałbym razem z wami, oczywiście nie dzisiaj, bo zabrakło nam czasu, dotknąć tych myśli, dotknąć tych tematów, sięgnąć, jak bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, że dopiero jedność w duchu, duszy i ciele obmytej krwią Syna Bożego powoduje, że serce człowieka zostaje wypełnione, że inaczej serce człowieka doświadcza, życie człowieka doświadcza moc i radość płynącą z wartości Królestwa Bożego poprzez moc świętego Bożego Ducha. Ale dzisiaj chciałbym zacząć od naszego serca i przez moment zastanowić się nad naszym sercem. Dlatego, że bardzo często my jako ludzie odwołujemy się albo w relacjach między nami a Bogiem dotykamy i chcemy dotknąć tylko i wyłącznie naszego serca, tak by pozostawiając te pozostałe rzeczy na boku. Okazuje się, że jednak Bóg oczekuje od nas czegoś więcej. I dlatego może tą myślą, którą dzisiaj chciałbym się podzielić, zanim dotknę przy Bożej pomocy w następnych spotkaniach ducha, dusza i ciały, dotknąć się naszego serca. I pierwszym takim cytatem Pisma Świętego, które chciałbym przeczytać, jest to Psalm 24, i 4 i 5 werset. Psalm 24, 4 i 5 werset. I Słowo Boże mówi tak. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Proszę zwrócić uwagę, że ten czwarty werset wprowadzający nas to Boże stwierdzenie, ten otrzyma błogosławieństwo, mówi o bardzo ważnych rzeczach. Kto ma czyste dłonie, niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie. I dopiero wtedy piąty werset mówi o tym stwierdzeniu Bożym i ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela naszego. Czyli zauważymy, że już to miejsce nas wprowadza w ten pełen zarys, tą pełną prawdę ewangeliczną dotyczącą całości. Wybaczcie, że użyję tego słowa dotyczące tej liczby trzy. Duch, dusza i ciało. I to jest tak bardzo wyraźne. I chciałbym na temat serca może niewiele mówić, ale dotknąć niektórych cytatów Pisma Świętego, dlatego że Biblia na temat serca mówi bardzo, bardzo dużo. I co jest ciekawego, że gdybyśmy chcieli procentowo przyjąć nauczanie Biblii na temat serca, to ponad 80% tego nauczania Bóg nas upomina, przypomina i wskazuje, że nasze serce bardzo często nas odwraca od Boga, że nasze serce bardzo często biegnie tam, gdzie się nie podoba żywemu Bogu. Ponad 80% miejsc Pisma Świętego mówi, pokazuje o tej negatywnej stronie naszego serca, nad którą winniśmy pracować, nad którą powinniśmy bardzo mocno się zastanowić i popracować
pracować, aby uzyskało się, aby stało się w naszym sercu to, czego Bóg od nas oczekuje. I taką pierwszą myślą są to przypowieści męża Bożego Salomona, 14 rozdział, gdzie Salomon mówi w 14 wersecie bardzo ciekawą myśl. Serce przewrotne zadawala się swoimi zabiegami. Serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Mąż Boży w tym krótkim wersecie, dwukrotnie dotykając serca, raz nazwał go sercem przewrotnym, drugi raz nazwał go sercem dobrym. Jeżeli zastanowimy się nad tym sercem dobrym, to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo mocno ono wpisuje się w żywą wiarę, o którą naucza mąż Boży apostoł Jakub. Dlatego, że żywa wiara to jest to, że słyszane słowo, słyszaną naukę, słyszaną prawdę mego Boga ja wprowadzam w czyn i w działanie. Ta wiara poprzez dobre uczynki doprowadzana jest przy Bożej pomocy do doskonałości. Czyli zauważamy, że i w tym miejscu serce dobre, ono nie zamyka się tylko na swoich zabiegach, zamiarach, na swojej wizji, ale ona wprowadza to, co jest zgodne z Bożym wolą w czyn. I dopiero wtedy, kiedy te zamiary, kiedy te zabiegi są wprowadzane w realizację zgodnie z Bożym oczekiwaniem, takie serce staje się sercem dobrym. Ale jeżeli to wszystko zamyka się na słowie, na planach, na wielkich, snutych, różnych, ułożonych programach i nie wprowadza się to w czyn zgodnie z Bożym oczekiwaniem, Bożą wolą i Bożą prawdą, to Biblia nazywa takie serce przewrotne. Nowy Testament, kiedy dotykamy wiary, nazywa taką wiarę martwą, która nic nam nie wnosi do naszego życia. Ona nie powoduje, że się przybliżamy do naszego żywego, świętego Boga. Kiedy przeczytamy 15 rozdział tej samej księgi Salomona, a 13 werset, czytamy znowu coś bardzo ciekawe. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Ja myślę, że tutaj dotykamy bardzo istotnej rzeczy, że tak naprawdę co znajduje się w moim sercu, to uwidacznia się na moim obliczu i na moim działaniu na zewnątrz. Serce, to co w nim się znajduje, ono przechodzi, ono się uwidacznia. I Salomon mówi tak bardzo wyraźnie i jednoznacznie. Radosne serce rozwesela oblicze. Lecz gdy serce jest zmartwione, ma potężny wpływ na ducha ludzkiego, które staje się przygnębione. Czyli możemy zauważyć, że tak naprawdę to, co jest na nas, zresztą za chwileczkę o tym też podotkniemy, to jest tak bardzo uwidocznione. Tak naprawdę to, co jak ja wyglądam, jakie jest moje spojrzenie, jakie jest moje zachowanie, jakie jest moje oblicze, jest świadectwem tego, czym zajmuje się serce, co w nim się znajduje, czym ono jest wypełnione, co w nim króluje i co jego kształtuje. Kiedy otworzymy sobie 19 rozdział tej samej księgi, zaczynamy znowu bardzo ciekawa rzecz. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Jest to trzeci werset 19 rozdziału przypowieści Salomona. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo często ludzie, kiedy znaleźli się w jakiejś trudnej sytuacji, albo na przykład, kiedy dotyka się tematu II wojny światowej, kiedy dotyka się tematu obozów koncentracyjnych, kiedy mówi się o tym wszystkim, co tam człowiek przygotował dla człowieka i uczynił, to bardzo często ludzie mówią, to gdzieś był ten Bóg, to gdzieś jest ten Bóg. I bardzo często, kiedy człowiek dochodzi do jakiejś tragedii życia, mimo woli oskarża, może nie oskarża lub nie oskarża, jeżeli nawet nie oskarża, to gdzieś tak jakby pojawia się ta nuta, Boże, a gdzie Ty jesteś? Ale proszę zwrócić uwagę, że psalmista rozpoczyna tą myśl bardzo od jednego stwierdzenia.
To głupota prowadzi człowieka na manowce. Często człowiek zapomina o tym, że to jego głupota, to moja głupota wprowadziła mnie na manowce. To moja głupota wprowadziła mnie na to, że utraciłem społeczność z żywym Bogiem. To moja głupota wprowadziła mnie na to, że pozbawiłem sam siebie Bożej ochrony, Bożej wyciągniętej dłoni, mocy, siły Ducha Świętego. I o tym zapominam, ale konsekwencje, które później na mnie spadają z tytułu mojej głupoty, ja chciałbym przerzucić tak jakby na drugą stronę, tak jakby, jak tutaj mówi Bąż Boży, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. To jest takie typowe w dzisiejszym świecie, szczególnie kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy są dotknięci różną tragedią, różną trudną sytuacją swego życia, kiedy rozmawiamy z sierotami, kiedy rozmawiamy z pobitymi kobietami, pozbawionymi miłości małżeńskiej. Często właśnie takie gdzieś lekkie oskarżenie gdzieś płynie, ale zastanówmy się, czy przed tym wydarzeniem gdzieś nie nastąpiło to, co akurat w tym miejscu mąż Boży nazwał głupotą, która prowadzi człowieka na manowce. Może gdzieś były popełnione błędy, które oddaliły, odciągnęły mnie od żywego Boga, które pozbawiły mnie ochrony mego Pana, które ja sam siebie odizolowałem od mego żywego Bożego majestatu. I to jest tak istotne, abyśmy o tym pamiętali. Kiedy otworzymy sobie 23 rozdział tej samej księgi i przeczytamy 15 werset, znowu Salomon dotyka serca. Synu mój, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje. Myślę, że tutaj znowu jest taka głęboka myśl kierująca tą Bożą jedność, tą Bożą łaskę, którą Bóg oczekuje. Albowiem proszę zwrócić uwagę, że każdy człowiek, który jest wypełniony łaską, mocą świętego Bożego Ducha i kiedy widzi drugą osobę, którą Bóg dotyka swoją siłą, który przenika łaską, napełnia mocą Ducha Świętego w ich serce, ich serca jakby zostają połączone. Ten Boży Święty Duch ich łączy we wspólną radość, radują się szczęście. Człowiek jest w stanie radować się szczęściem i radością tego drugiego człowieka. Jeżeli zaczyna brakować w moim sercu tej mojej głębokiej społeczności z Bogiem, kiedy zaczyna brakować w moim sercu tej głębokiej radości, że mój Bóg mieszka i wypełnia moje serce, to nawet kiedy widzę u innych Boże błogosławieństwo, ja je przyznaję, ja je mówię, że tak, ale gdzieś brakuje we mnie tej szczerej, tej otwartej, tej takiej jednoznacznej radości płynącej do żywego Boga. Salomon mówi, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje. Pokazuje, że to, czego Bóg oczekuje od każdego z nas, to jest to, aby to moje serce we mnie, ono było mądre, wypełnione Bożą prawdą i Bożą łaską. I taki ciekawy moment, jeszcze jeden ze Starego Testamentu, to jest 27 rozdział tej samej księgi, a 19 werset. Proszę zwrócić uwagę, co mówi Salomon. Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Proszę zwrócić uwagę, jak w wodzie odbija się twarz, tak serce człowieka jest zwierciadłem jego życia. Drodzy umiłowani, jeżeli moje serce jest wypełnione radością, wypełnione Bożym pokojem, Bożą łaską, to i moje oblicze będzie pełne radości. Moje zachowanie będzie emanowało szczęściem, które wypełnia moje serce i moje życie. Jeżeli moje serce jest napełnione goryczą, to jakbym nie próbował pokazać inną twarz, to i tak gdzieś przez ten sztuczny uśmiech będzie widać gorycz, która mieszka w moim sercu. Będzie widać rozpacz, która mieszka w moim sercu. Ono nie jest w stanie ukryć. Słowo Boże mówi prawdę, że tak jak wyraźnie mówię, jak w wodzie odbija się moja twarz, tak dokładnie serce moje
ono uzewnętrznie się pokaże. Jeżeli w sercu mojej mieszka pokora, to i na zewnątrz, w mowie, w zachowaniu ona będzie widoczna. Jeżeli w sercu mojej mieszka skromność, to ona będzie widoczna na moim ciele, na moim życiu i zachowaniu. I jeżeli nie będzie mieszkać w moim sercu skromność, to co bym nie robił, to i tak każdy zauważy, że to nie wynika, że to jest jakaś taka, użyję biblijnego stwierdzenia, obłuda, coś, co nie jest właściwe, coś, co rzeczywiście nie wypływa z tego głębokiego wnętrza. I dlatego tak bardzo ważne, abyśmy zwrócili uwagę, że nasze serce jest takim lustrem, jeżeli mogę użyć tego słowa, tego naszego wnętrza, tej naprawdę naszej osobowości. Nasze serce przekazuje stan naszego ducha, duszy i ciała. Ono uwidacznia, uwypukla i powoduje, że to, co mieszka w nim, co się znajduje, ono oddziałuje, wypływa i wskazuje na rzeczywistą prawdę, która znajduje się w moim życiu, która znajduje się w moim wnętrzu. I dlatego Słowo Boże, kiedy mówi o zbawieniu, o pojednaniu, ona nie oddziela, że dla Boga tylko jest ważne serce, albo dla Boga tylko ważny jest duch, albo dla Boga tylko ważna jest dusza, albo dla Boga tylko ważne jest ciało. Nie ma takiego podziału. Łącznie razem, uświęcone krwią Jezusa Chrystusa, łącznie razem, oddane w ręce Najwyższego Boga, dają prawo do korzystania z Bożej łaski. Pan Jezus jeszcze na jedną rzecz bardzo mocno zwrócił uwagę, która powinna głęboko przemawiać do każdego naszego serca. A mianowicie Ewangelia świętego Łukasza, 12 rozdział i może przeczytam od 32 do 34 wersetu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 32 do 34 wersetu. Nie bój się, maleńka trzódko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedawajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przestępu, ani mól nie niszczeje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli coś w naszym życiu nam się podoba, czymś jesteśmy ujęci, lub użyję tego stwierdzenia biblijnego, coś jest naszym skarbem, to nasze serce jest tak mocno do tego przywiązane, że ono jest w stanie wtedy nie zauważać wiele innych rzeczy, które się dzieją wokół siebie. Ono jest centralizowane, skupione właśnie na tym, co jest skarbem naszego życia. Pan Jezus mówi tak bardzo jednoznacznie, abyśmy pamiętali, abyśmy zadali sobie pytanie, co naprawdę jest cenne w naszym życiu, co naprawdę jest na pierwszym miejscu jest w naszym życiu. Czy rzeczywiście łaska i moc Ducha Świętego, to pragnienie służby, poświęcenia i oddania się Bogu jest rzeczywiście na tym pierwszym miejscu naszego życia, naszego pielgrzymowania i naszego postępowania. Czy czasami wiele innych rzeczy nie wychodzą naprzeciw, a to jest taką rzeczą, takim, która nas niejednokrotnie sami siebie usprawiedliwiamy, że przecież służymy Panu Bogu. Ale drodzy umiłowani, musimy sobie zadać pytanie, co jest skarbem naszego życia? Dla każdej mamy, biorąc te relacje rodzinne, macierzyńskie, największym skarbem są jej dziecko, jej dzieci. Ona w stanie jest o tym myśleć i myśli. Ona nie musi pracować, aby o dziecku myśleć. Ona nie musi pracować, aby o dziecko się troszczyć. To wypływa z niej. To dziecko jest jej, to dziecko otrzymane od Boga jako Boży dar staje się w tej relacji macierzyństwa staje się jej skarbem i ona jest, ma i siłę, nie wiadomo skąd bierze, do tego, aby się opiekować tym dzieckiem. Ona ma siłę nie spać po nocach i normalnie funkcjonować. Ona ma siłę na każde zawołanie tego dziecka, mimo wielkiego swego zmęczenia, reagować, bo jest do niego przywiązane. I jeszcze raz powiem, w tych relacjach macierzyństwa staje się jej skarbem. Ale kiedy mówimy o skarbie, który mówi Pan Jezus Chrystus,
to mówi o tej nadrzędnej wartości dla naszego życia, do tego, co jest najważniejsze, że musimy pamiętać, że jeżeli do czegokolwiek się przywiążemy, to stanie się takim sidłem dla naszych nóg, sidłem dla naszego serca, że sprawy związane, te co najważniejsze, z Bogiem, z Bożym Królestwem, z mocą i autorytetem Ducha Świętego, one mimo woli będą gdzieś tam dalej. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie: uczyńcie sobie skakwy, które nie zniszczeją, skarb niewyczerpany w niebie. To jest właśnie priorytet naszego życia. To jest cel, sens naszego życia. Dlatego, że nasze serce, ono będzie przywiązane do tego, co rzeczywiście znajduje się na pierwszym miejscu naszego życia. Kiedy otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 13 rozdział, mąż Boży, autor tego listu, znowu zostawia nam ciekawą myśl, ciekawe stwierdzenie Bożego nauczania. A mianowicie 13 rozdział, 9 werset. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Ciekawa myśl. Apostoł Paweł w tym miejscu, przepraszam, apostoł, autor tego listu w tym miejscu dotyka trzech głębokich tematów, które można by było wspaniale rozszerzyć, a mianowicie nauki, nauczania, dotyka łaski naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa i dotyka pokarmu. Proszę zwrócić uwagę, że znowu znajdujemy coś bardzo wspaniałego. Znowu trzy rzeczy, które nam przekazują pewne Boże nauczanie. W tym miejscu apostoł ostrzega nas, abyśmy nie byli szybcy, abyśmy byli ugruntowani na nauce naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i przeróżne ciekawostki z wielkimi hasłami, aby nas nie ujmowały i nie odwracały od Bożej łaski. Po drugie, apostoł Paweł dotyka tego codziennego życia ziemskiego, używając stwierdzenia pokarm, aby znowu to nie było najważniejsze, aby to nie było celem naszej egzystencji na tej ziemi, ale wskazuje, że tym, co jest potrzeba, aby nas wprowadziło w przedtron najwyższego żywego Boga, mianowicie dotyka łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, łaski zbawiennej, ale łaski, która też ćwiczy, która kształtuje w nas to spojrzenie naszego Mistrza i Zbawiciela, która pozwala nam, abyśmy wglądnęli w codzienne nasze życie. Czyli, drodzy, możemy zauważyć jedną wspaniałą prawdę, że sumując, można powiedzieć, jak bardzo powinniśmy pracować nad naszym sercem. Jak bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że nasze serce nie da się oszukać. To, co znajduje się w naszym sercu, to się uwidoczni w moim działaniu, to się uwidoczni w moim postępowaniu, to się uwidoczni w moim wyglądzie, to się uwidoczni w moim sposobie rozmawiania, to się uwidoczni, tego się nie da oszukać, bo skoro Biblia mówi, że ono jest zwierciadłem, to jest zwierciadłem i amen, i nie ma możliwości oszukania. Można tworzyć różnego rodzaju grę pozorów, ale one tak wyjdą swego czasu na wierzch. Nie ma możliwości oszukania, bo takie jest prawo naszego żywego Boga. Musimy pamiętać o tym, że kiedy mówimy o sercu, to serce tak naprawdę, ono tak wiele ma w naszym życiu do uczynienia, ale ono też tak naprawdę jest tym zwierciadłem, tym lustrem przedstawiającym nas stan. Stan naszego ducha, stan naszej duszy i stan naszego ciała. Tak jak patrzymy się do tej wody i widzimy odbicie naszej twarzy, tak dokładnie serce odpowiada. I czasami, kiedy słyszę to stwierdzenie, Bóg najważniejsze, serce, reszta nieważne, Bóg patrzy tylko na serce, to, drodzy umiłowani, jeżeli nawet ktoś chciałby usprawiedliwić ten styl wypowiedzenia, to musi pamiętać, że serce, ono jest odzwierciedleniem tego, co znajduje się w duchu, w duszy i w ciele. Jeżeli Bóg patrzy na serce, to w tym sercu widzi dokładnie to, co się znajduje w moim praktycznym postępowaniu poprzez mego ducha, poprzez moją duszę i poprzez moje ciało.
I jakbyśmy nie mówili, to i tak Boża mądrość sprowadza do jednego, aby cały duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości, żeby ciało było święte, żeby serce było święte, a ciało mogło być sobie lekkie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości, aby serce było święte, a moja dusza była sobie od taka lekka. Nie ma takiej możliwości, dlatego że serce jest źródłem, jest światłem, jest lustrem tych rzeczy, które znajdują się w moim duchu, duszy i ciele. I dlatego jest tak istotne, abyśmy o tym pamiętali. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, jaka jest rola naszego serca, zanim przystąpimy do tego, aby dotknąć ducha, duszy i ciało. I dlatego psalmista woła w swoim 51. psalmie takie głośne słowa, kieruje do swego Boga i mówi tak bardzo wyraźnie w 12. wersecie 51. psalmu. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mi od oblicza swego i nie odbieraj mi ducha swego świętego. Proszę zwrócić uwagę, że znowu psalmista woła: serce czyste stwórz we mnie, i odnosi się od razu: a ducha prawego odnów we mnie. Nie ma możliwości rozdzielenia, tak jak nie ma możliwości rozdzielenia innych tematów, które wspomniałem. Nie ma możliwości oddzielenia wiary, nadziei i miłości i wybrać jedną z nich. Musi być to wszystko razem. Nie ma możliwości przebywać w Królestwie Bożym, kiedy nie będzie pokój, sprawiedliwość i radość. Albowiem to jest wszystko razem. To jest, stworzy jedną całość. Tak i w tym przypadku, kiedy mówimy o tym sercu, że Bóg patrzy na serce. Tak, bo w sercu widzi stan mego ducha. W sercu widacznia się stan mojej duszy. W sercu widacznia się moje ciało. Jak ono jest zaangażowane w służbie żywemu Bogu. Czy to jest zajęte samą sobą, poddane trendom tego świata, który serwuje. A to, co serwuje dzisiaj świat, można krótko nazwać: serwuje ducha nieczystości, rozwiązłości i wszeteczeństwa. I dlatego, drodzy umiłowani, jak bardzo jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, że serce nasze to nie jest coś oddzielone, to nie jest coś osobno, to nie jest coś, co ono nie, czego nie dotyka, że ono może być inne, a pozostałe części mego ciała mogą być inne. Nie ma takiego podziału. To jest jedno scalone i stąd Boże Święte Słowo, dotykając tego naszego życia, on tak jednoznacznie i wyraźnie o tym mówi. I dlatego chciałbym, drodzy, abyśmy pamiętali. Ja myślę, że psalmista, który rozumiał dobrze tą sprawę, kiedy wołał: o Boże, stwórz we mnie serce czyste, od razu odnosi się do właśnie ducha. Ja nie chciałbym i nie mówię dzisiaj o całym temacie, zakresie służby i pracy naszego serca. Ja mówię o tym odcinku nauczania Bożego dotyczącego serca, który jest w tej relacji dotyczące całości człowieka wierzącego przed obliczem naszego Boga i przed obliczem jedni drugich. Albowiem jeszcze raz powtórzę, to co znajduje się w moim sercu, to się znajduje na moich ustach. To co się znajduje w moim sercu, to się znajduje w moich emocjach. To co znajduje się w moim sercu, to znajduje się na mnie, uwidacznia się bardzo jednoznacznie i tego się nie da oddzielić. Takie jest Boże nauczanie, taka jest Boża prawda wynikająca z treści Bożego Świętego Słowa. Dlatego, drodzy umiłowani bracia i siostry, popatrzmy na to. I myślę, że to nie jest przypadek. Zresztą uważam, że w nauczaniu biblijnym nie ma przypadków. Jeszcze raz powtórzę: Ojciec, Syn i Duch, wiara, nadzieja i miłość, pokój, sprawiedliwość i radość, duch, dusza i ciało. I nawet chrzest wodny, idąc chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie tematy, które wiążą, które tworzą taką jedną całość, która jest zdolna żyć, funkcjonować i odbierać Bożych łask, Bożego błogosławieństwa, ona z tych trzech elementów, jeżeli użyję takiego określenia, łączy w jedną całość, nad czym spoczywa Boża
Boża łaska, Boże błogosławieństwo i potęga mocy świętego Bożego Ducha. Dlatego życzyłbym wam i sobie, drodzy umiłowani bracia i siostry, abyśmy właśnie w ten sposób spoglądali na nasze serce, spoglądali na nasze życie i pamiętali o tym, że jeżeli Bóg patrzy na nasze serce, to On patrzy w to zwierciadło, które odbija całą naszą osobowość i widzi każdy krok naszego życia i widzi każdą myśl dotyczącą ducha, duszy i ciała bardzo jednoznacznie i wyraźnie. On widzi i reaguje na nasze emocje. Czasami, często może ja i być może ktoś inny odwołujemy się, szczególnie wtedy, kiedy poniosą nas, że tak powiem, nasze emocje, że nie użyje nasze nerwy, a potem, żeby się usprawiedliwić, no to taki ja jestem, no już taki mam charakter. Drodzy umiłowani, właśnie serce, ono pokazuje, uwidacznia ten charakter. I stąd Boża praca, i stąd działanie Ducha Świętego, które mogę zamknąć w jednym słowie, zmierza w jednym kierunku, aby każdy zbawiony człowiek, każdy wierzący człowiek był na nowo narodzony i stał się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Stał się uświęconym, uczyszczonym i łaskawionym, wypełnionym pokojem swego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I chwała naszemu Panu Bogu, że On też wyciąga swoją dłoń, udziela swego kierownictwa, udziela swojej łaski i dobroci, abyśmy mogli wszystkie elementy, jeżeli użyjesz, czy cały ten skład naszego organizmu uświęcić poprzez moc przelanej krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby Jego świętość zamieszkała i królowała w każdym członku naszego ciała. I dlatego chciałbym, drodzy, abyśmy o tym pomyśleli, abyśmy o tym, nad tym się zastanowili, bo żyjemy w bardzo trudnych czasach. Żyjemy w bardzo ciężkim okresie naszego życia i tak bardzo jest nam potrzebne, abyśmy spoglądali na to nauczanie, na tą głębię Bożej prawdy, o której przy Bożej pomocy chciałbym na następnych spotkaniach się dzielić, dotyczący relacji naszego ducha z Bogiem i ducha między sobą, relacji duszy i naszego ciała. A teraz niech płynie chwała naszemu Panu Bogu za Jego miłość, za Jego miłosierdzie, za Jego moc, dobroć, za Jego łaskę i wspaniały Boży pokój. Zanim będziemy się modlić, zanim będziemy poruszać się w ręce żywego, świętego Boga, od pewnego czasu, kilka miesięcy z nami przybywał i jest brat Wasyl. Dzisiaj, z tego co wiem, wyjeżdża na Ukrainę. Zwrócił się z taką prośbą, abyśmy w modlitwie